W magazynie siatkarskim rozmawiamy o przygodzie polskich zespołów w Lidze Mistrzów na tapecie Skra która w środę mierzyć się będzie w rewanżowym spotkaniu z Zenitem Kazan. Wojtek, jak traktować to pierwsze spotkanie? Ono miało dwa oblicza. W pierwszym Skra zagrała bardzo dobrze, według niektórych najlepszy mecz w historii tego klubu, a później nie. Później to Rosjanie byli stroną przeważającą. Ja śmiem twierdzić, że oni zdemolowali był katowian w końcówce tego meczu, pokazując swoje największe atuty. Gdzie jest prawda? Jaka jest prawda o, o polskiej drużynie w starciu z Zenitem Kazem? No różne elementy w tym meczu decydowały. Gdybyśmy się trzymali tylko faktów i to pewnie najwięcej kibiców jakby odnosi się do tego, to jest takie najbardziej rzetelne, to patrzymy na całość, na wynik końcowy, i na pewno nie udało się uzyskać zwycięstwa. To było celem. Nieważne jakie, ważne było zwycięstwo. I Rosjanie, znaczy zespół rosyjski, to uzyskał, yy, i, to jest, i, i to jest ich zdobycz. Yy, natomiast od strony sportowej, yy, długimi fragmentami yy, nasza drużyna dotrzymywała kroku. I oczywiście możemy gdybać, czy oni rozegrali dwa najlepsze sety w, w, w historii, czy nie. Ja, mi, nie. Mnie specjalnie takie porównania ani takie zabawy yy, nie przemawiają do mnie. Skra grała dobrą siatkówkę agresywną na, w całej przestrzeni siatkarskiej, zaczynając od serwisu, od skutecznego ataku, czyli te wszystkie atuty męskiej siatkówki były po ich stronie. Potem sami powiedzieli, że Rosjanie w kolejnych setach uruchomili zagrywkę. No, to, był, to była słabość kazania w ich grze, w pierwszych setach, bo tak samo w czasie transmisji, żeśmy z Tomkiem zwracali uwagę, że jest niebezpieczeństwo, jak kazaniowi zaczną wychodzić. Wreszcie te mocne serwisy, na które stawiali, bo psuli masowo albo nie, niezbyt groźnie serwowali. Gdy ta zagrywka no, stała się zagrywką skuteczną, okazało się, że skra nie miała odpowiedzi. No to teraz możemy sprowadzić odpowiedź, że skoro to się wszystko odbywa na bazie zagrywki i potem drużyny walczą na siatce mniej komfortowych lub lepiej. Tu mówię o rozegranej piłce lub nierozegranej. No to widać, że kazaniowi nierozegrana piłka. Specjalnie może nie przeszkadzać, nie aż tak. Jeśli my nie będziemy mieć piłki rozegranej, wydawało się, że od razu spadała nasza jakość gry, no przede wszystkim jakość gry naszych środkowych. I mówię to jako o grupie środkowych, nie mówię o jednym z nich, bo tu nie można mieć dziury. To żeśmy też powtarzali wielokrotnie w takim meczu, na wszystkich pozycjach, wszyscy zawodnicy, w miarę możliwości, na dystansie całego meczu. Muszą po prostu zagrać dobrze, a momentami muszą się pojawiać wirtuozi. Takim jaki na przykład był Bol w końcówce, czy w kilku akcjach, który ratował skórę swoim e, kolegom, e, serwując kapitalnie albo dostarczając piłki z pozycji trudnych, superperfekcyjne. Oni potrafili to kończyć. Pridi nagle łapiąc pojedynczym blokiem, czy Tietuchin, e, grając właściwie z sekundy na sekundę, coraz lepiej. U nas szło w drugą stronę. Czym więcej było kłopotów z rozegraniem piłki, ze zgubieniem bloku. Tym bardziej spadała jakość ataku, pojawiały się pojedyncze, ale jednak dość wyraźne błędy techniczne. Drużyna zaczynała troszeczkę tracić jakby tempo gry. Mecz uważam za, za, za sprawę otwartą. Natomiast nie oszukujmy się, faworytem w tym spotkaniu będzie Kazań Askra, jeśli tam wygra, to będzie bardzo duże myślę, i zaskoczenie takie pozytywne i duży sukces sportowy dla, dla tej grupy zawodników. Na środkówkę oczywiście należy patrzeć przez pryzmat zespołu, ale też dokonując analizy, no, trzeba sięgnąć do personaliów. Nie da się. I prosiłbym cię o, o wskazanie tego najsłabszego punktu, bełkatowym, w starciu z tak wielką drużyną, jaką jest Kazan. Znaczy musimy utrzymać, no, wytrzymać ich nawałnicę w takim razie na, na, na s, s, s tą serwisową, bo, bo tego możemy się spodziewać. w no, cała grupa przyjmujących, i tu nie mówię o tym, żebyśmy nagle dograli piłkę super precyzyjnie, bo prawdopodobnie się nie da, yy, ale czy damy sobie radę, czy utrzymają skuteczność atakujący na skrzydłach, atakując piłek na podwójnym czy potrójnym bloku? Yy, mamy takich ludzi. Mamy Mariusza Wlazłego, który jest zawodnikiem nieprzeciętnym, i mamy Bartosza Kurka. To są dwa i zawodnicy o takich parametrach, gdzie nie muszę mieć żadnych kompleksów. W porównaniu do Rosjan, i oni są w stanie skończyć kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt ataków w niekorzystnych warunkach siatkarskich. Jest pytanie, czy, czy to zrobią. Pół, pół meczu można powiedzieć, że to potrafili wykonywać. Druga, druga połówka była na korzyść Rosjan, akurat niedobrze, że ta końcowa, bo gdyby to się odwróciło, a wiemy, że w siatkówce nieraz, a właściwie dość często działa ta psychologia, może ten mecz pójść w różne kierunki. Żaden, żaden z setów wygrany przez kogoś, czy to wysoko, czy na przewagi, nie daje jeszcze nikomu, nie powinien żadnej z tych drużyn złamać. Ja myślę, że będzie przez cały mecz toczona, toczona ciężka, ciężka walka sportowa.